Słabo zaczęliśmy w tym sezonie. Jeszcze po spadku z Ekstraklasy liczyliśmy, że od razu się włączymy o walkę, po walkę o awans. Trochę pecha, mało goli strzelamy teraz, ale liczę, że będzie w drugiej połowie sezonu dużo lepiej. Debiutu nie pamiętam swojego, poza tym, że trzeba było jeździć na Komkonzan daleko. Teraz gramy przynajmniej trochę bliżej. Ja gram chyba 8 sezon z tych 10. Zaczynaliśmy od, wiadomo, od najniższej ligi, także pieliśmy się w górę, aż do Ekstraklasy. Potem z tej Ekstraklasy spadliśmy, gramy w pierwszej lidze. No na początku na pewno było łatwiej, no bo też poziom tych drużyn w trzeciej lidze był niższy niż teraz. No ale zobaczymy, co będzie dalej. Spadek z Ekstraklasy był dosyć bolesnym doświadczeniem? Znaczy, zaczynaliśmy grę w Ekstraklasie troszkę bez żadnych oczekiwań wielkich. Nie wiedzieliśmy, że nie włączymy się raczej w walkę o mistrza. Brakło nam bardzo niewiele do utrzymania, bo w zasadzie jednego wygranego meczu. Więc bardzo żałowaliśmy tego. No ale nic, no liczymy, że pojawimy się tam kolejny raz. Bazowaliśmy na dwóch strzelcach, czyli na Antonym i na José. No, José zdecydował się pozostać w Ekstraklasie, my to rozumiemy. Także no niestety straciliśmy świetnego strzelca. Póki co jeszcze się nie udało go zastąpić, no bo widać to po tym, że strzelamy dużo mniej goli w tym sezonie, no ale nie wiem, no może będzie lepiej. Kiedyś mieliśmy taki sezon w drugiej lidze, że na półmetku sezonu mieliśmy 6 punktów, a potem awansowaliśmy, bo wygraliśmy wszystkie 9 pozostałych meczów. Także nie obraziłbym się, jakby było podobnie w tym sezonie. No, cel minimum to utrzymanie, a jeżeli uda się awansować, to super.